Witam was moi kochani na moim śląskim kanale Słodki Smak Pasji. Dzisiaj upał niesamowity. Ale na ten niesamowity upał mam do was coś pysznego, wyśmienitego, coś dobrego się do schłodzenia. Są to super lody miętowe z gorzką czekoladą. Oczywiście smakują wyśmienicie. Szybkie są do zrobienia. Bardzo je polecam, zwłaszcza na tak upalne dni. Po prostu, kochani, są przepyszne. Te lody są po prostu przepyszne. Pycha, pycha. Tak sobie udekorowała trochę fajnie. Smakują po prostu obłędnie. Kochani, zapraszam do wykorzystania mojej recepty. Zapraszam was do subowania, do lajkowania, co mnie bardzo cieszy. Dziękuję za to, że ze mną tutaj jesteście, że mnie oglądacie i że mam nadzieję korzystacie z moich receptów. Także zapraszam i do następnego razu. Pa, pa! Potrzebujemy 80 ml mleka i taką pełną garść mięty. To jest tak jakieś 11 deko, jakieś 30, około 30 listków. Ja miałam niektóre, były dosyć takie duże, także taką pełną garść mięty. Zalewamy 80 ml mleka i odstawiamy do lodówki. Następnie potrzebujemy 100 g gorzkiej czekolady i tą gorzką czekoladę musimy bardzo dokładnie posiekać na malutkie kawałki. I odstawiamy na bok. W misie miksera mam 300 ml śmietanki kremówki i ubijam ją na pół sztywno, tak powinna być, i odstawiam do lodówki. Następnie bierzemy naszą miętę do miksera i wszystko razem blendujemy. Tylko trzeba pamiętać, żeby nie blendować za długo, ponieważ mięta pod wpływem ciepła tych nożyków tego blendera będzie nam brązowiała. Następnie dodajemy zielonego barwnika spożywczego i uzyskujemy taki zielony kolor, jaki tam chcemy. Następnie dodajemy 150 ml skondensowanego mleczka i razem dobrze wymieszamy. Nasza mięta, mleko i skondensowane mleczko wlewamy do wcześniej ubitej śmietany. I wszystko razem bardzo dobrze i delikatnie mieszamy. Kolor mam tutaj bardzo fajny, taki właśnie mi się podoba. Jest taki pastelowy, miętowy, ale kto woli intensywniejszy, to proszę sobie dać więcej barwnika i wsypujemy naszą czekoladę i bardzo dobrze mieszamy. Tak powinno to wyglądać. To jest nasza masa lodowa. Wlewamy ją do pojemnika czy do jakiejś miski. Trochę jeszcze zamieszamy, przykrywamy folią spożywczą i wstawiamy na noc do zamrażalki. I tutaj już moje lody są fajne, gotowe, zamrożone. Konsystencję mają fajną, smakują wyśmienicie. Także zapraszam do wypróbowania recepty. Dziękuję za to, że ze mną jesteście. Proszę o lajka, o suba, co mnie bardzo cieszy. Do zobaczenia!